Jeśli twój tłumik Motion Control, Turnkey albo w niektórych przypadkach inny, rok szokowy tłumik, bardzo ciężko zaczął chodzić, wręcz się zatarł, zablokował, sprężyna nie jest w stanie go cofnąć, jeśli jest to wersja na manetkę, no to mam dla ciebie rozwiązanie. Spotkałem się niestety w sieci z komentarzami, że w takim przypadku. Trzeba się bawić z napięciem sprężyny, no albo niestety tłumik do wymiany, co z mojego punktu widzenia jest trochę przesadą. Wymiana takiego tłumika, który doznał bardzo małej usterki, której naprawa trwa nie dłużej niż 2 minuty, to strata po prostu pieniędzy. Żeby naprawić ten tłumik, oczywiście musimy go rozebrać. Top cap względem body tłumika kompresji odkręcamy w stronę prawą, patrząc na niego z góry, czyli zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Tutaj troszkę inaczej niż standardowa śrubka, a że jest to body plastikowe lepiej go nie połamać. Po odkręceniu top capa możemy właściwie z szaftu tłumika kompresji zerwać tego top capa, dlatego że on jeśli tłumik jest zatarty będzie tam bardzo mocno siedział. I gdy mamy już wszystko rozebrane, to najlepiej poświęcić dwie sekundy na sprawdzenie, czy to element z tworzywa szaftu zatarł się rzeczywiście względem top topkapu. Po założeniu go, on powinien się naprawdę w miarę gładko kręcić, bo w rzeczywistości może się okazać, że tam kręci się Wam całkiem gładko, a to sprężyna jest za słaba. U mnie jednak, definitywnie jest to zatarcie tego tworzywa, więc biorę się za szlifowanie. Ja ten proces ułatwiłem sobie wkrętarką. A jeśli chodzi o samo szlifowanie, to lepiej robić to małymi partiami i co chwilę sprawdzać. Jeśli top chodzi gładko, wystarczy. Przy składaniu tłumika oczywiście należy nie zapomnieć o naprężeniu sprężyny. Przekręcamy shaft, tam jest taki ząbeczek, przytrzymujemy shaft. Zaczynamy nakręcać top cap. Oczywiście pamiętamy o tym, że tutaj jest przeciwny do standardowego gwint, więc zakręcamy, kręcąc w przeciwnym kierunku do ruchu wskazówek zegara. Nie zapominamy o podkładce, która będzie od samej góry pod śrubką i to tyle. Blokada odbija poprawnie i zasadniczo tłumik jest naprawiony, a trwało to, no może nie 2 minuty, ale tak z 5.